12 stycznia wspominamy świętego Elreda z Rivaux, Opata. Elred urodził się w 1110 roku w Hexham w Northumberland w rodzinie kapłana Eilafa, opiekuna sanktuarium w Hexham. W tamtejszych czasach celibat jeszcze nie obowiązywał. Ojciec wysłał go na dwór króla Szkocji, Dawida I, by spędził tam kilka lat. Został majordomusem. Około 1134 roku opuścił jednak dwór i wstąpił do opactwa cystersów w Rivaux. Został opatem nowego klasztoru cystersów w Rivesbay, a w roku 1147 opatem samego Rivaux, a tym samym przełożonym wszystkich cystersów w Anglii. Większość swego życia spędził w tym właśnie klasztorze. Za jego czasów bardzo wyraźnie rozrósł się on i liczył około 600 mnichów. Elred odbywał coroczne wizyty w innych klasztorach cysterskich na terenie Anglii i Szkocji. Odwiedził także Seatox i Clairvaux. Podróże te odbiły się na jego zdrowiu. Pod koniec życia cierpiał na bardzo bolesną, choć niezidentyfikowaną chorobę. Być może był to artretyzm lub choroba nerek. Był znany ze swojej wstrzemięźliwości. Mówiono o nim, że bardziej przypomina ducha niż człowieka. Jego dar niezwykłej wymowy przyniósł mu miano świętego Bernarda Północy. Napisał bardzo wiele ważnych dzieł z zakresu duchowości. W naszych czasach najbardziej znany z nich to wzorowany na Cyceronie traktat o przyjaźni duchowej. Napisał też kilka dzieł historycznych, dwa z nich dedykując królowi Anglii Henrykowi II, doradzając mu, jak być dobrym królem. Do XX wieku Elred był raczej znany jako średniowieczny historyk, autor życia świętego Edwarda, króla i wyznawcy. Korespondował też z wieloma wybitnymi mężami swego czasu. Niestety korespondencja ta nie zachowała się. Elred zmarł 12 stycznia 1167 roku w Rivaux i został pochowany w kapitularzu klasztornym. Jego grób natychmiast został otoczony kultem, który w 1476 roku został zatwierdzony przez kapitułę generalną cystersów. Wcześniej, w 1191 roku, nastąpiło przeniesienie jego relikwii. Módlmy się. Boże, Ty nam dałeś w świętym Elredzie opacie wzór ewangelicznej doskonałości. Spraw, abyśmy wśród zmiennych kolei życia całym sercem umiłowali sprawy niebieskie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże,